Hej, cześć, znajdujemy się przed Starym Prosektorium w Szczecinie. Udamy się tutaj na całą noc i przeprowadzimy sesję z Spirit Box SB7 i miernikiem pola elektromagnetycznego. Sprawdzimy aktywność tego miejsca. No właśnie, numerka 2 i chyba 2 kamotki wiadomo, więc spokojnie. Chcieliście, no to mamy już trochę grubsze miejsce. Właśnie Prosektorium, które kiedyś było chyba kościółkiem, później na Prosektorium przerobili. A za nami jest park, gdzie kiedyś mieli ludzi, bo tu był kiedyś cmentarz, zamiast ich wynieść i gdzieś indziej pochować. Nie pamiętam, ile tutaj osób w ogóle się znajduje. No, ale ten jest tutaj, są ludzie na moje pochowanie, na nich las rośnie. Zobaczymy, co tam w środku się dzieje. Będzie urbex, będzie sesja. Trzymajcie się, będzie bardzo fajny odcinek. Także do zobaczenia, zapraszam do oglądania. Pozdrowienia, się trzymajcie. A my śmigamy na górę, bo czas to pieniądz. Trzymajcie się. Oczywiście, że tak. Czy jest tutaj ktoś dzisiaj z nami? Możesz uruchomić to urządzenie? Nie bój się z nami porozmawiać. Śmiało możesz podejść. Jak coś to będę widzieć, czy jeszcze czy nie. Chcemy wam okazać szacunek. Czy ktoś może się przedstawić? Jak masz na imię? Jak? Jeszcze raz, nie usłyszałem. Jak masz na imię? Mirek. Usłyszałem imię Mirek. Czy jesteś tutaj z nami, czy nas widzisz? Odpowiedz na pytanie tak. Czy to ty jesteś tutaj w tym pomieszczeniu? Pamiętaj, że okazuję wam szacunek. Jak zginąłeś? W jakim miejscu się znajdujesz? Możesz nas pokierować? Czy tutaj zginąłeś? Powiedz tak. Możesz uruchomić to pomarańczowe urządzenie? Kobieta, jak masz na imię? W którym roku zginęliście? Co to za miejsce? Czy to jest Prosektorium i tutaj zginąłeś?
nikogo nie ma, tak? Gdzie się znajdujesz? Dalej, tak? Tutaj? Powiem ci to, że coś mi kieruje. Czy tutaj jesteś? A tu jest smutek. Co? Tu jest smutek. Nie, tam nie wchodzę, mam wrażenie, że coś mnie zamknie. W górę? Gdzie? Na górę? Nie ma wciśnięcia. W jakim pomieszczeniu się znajdujesz? Tutaj czy gdzie? Czy ktoś może się przedstawić? Czyli mam rozumieć, że tutaj nikogo nie ma, tak? Nie chcecie z nami porozmawiać? Dlaczego? A co teraz mamy? Dzień czy noc? Wiesz? To cisza? Może nie wiem. Nie wiem. Kobieta, jak masz na imię? Nie wiem. Moje na imię. Tak czy nie? Ile was tutaj jest? Liczba. Śmiało możesz z nami porozmawiać. Zdechło. Ale co zdechło? Czy na tym stole zginąłeś? Gdzie teraz znajdujemy się przy nim? Tak? Marku, ty tutaj zginąłeś. Tutaj cię... Z jakiego miasta pochodzisz?
padło, ale... Dobrze, jeszcze mogę to. Okej. Nie, ja to dziwnie zrobiło. Kurwa. Ty jesteś z nami tutaj, tak? Ale dzień jak ten tutaj jest. No. Jezu, tu zimno. Gdzie mamy się udać? Pokieruj nami. Możesz od nas czerpać energię. Nie jedziemy z tego urządzenia, z tego. Czyli jesteś taki obserwowany. No, to się ci zmieniło, nie? No. Wow. Kuska wbiła. Czekaj. Okej, tutaj jesteś z nami. Jak masz na imię? 5.43 było. O kurwa. Nie, tutaj o miernik, taką miałem. Czy o, taką miałem miernik. Ale nie piszcie. No. Coś... Jest, kurwa. Coś nie tak. Ile? 0.50, coś tu jest. Nie zrób nam krzywdy. Ale kurwa. Jak mam na imię, wiesz? Mogę do mnie mówić po imieniu. Okazuję wam szacunek, pamiętajcie o tym. Nie przyszedłem tutaj, żeby was wygonić. Musicie porozmawiać. Ona szóstka wbiła. Czy to ty nas obserwujesz? Powiedz tak. Nie wiem. Nie, nie, to ty nie, ta? A kobieta nas obserwuje? Skoro ty powiedziałeś, że nie? Z tego co słyszę, wiem, że tutaj są dwie osoby. Nie wiem jak macie na imię. Dobra. Marku, czy tutaj jesteś z nami? Tak, tak. Marku, z jakiego miasta pochodzisz? Ale działa. Ej. Widziałeś to? No. Ja. Mam się kierować prosto. Ja pierdzielę. Jak masz na imię? Czy mogę usłyszeć męskie imię? Tak. Dwie kreski. Ktoś się bawi na mnie. Powiedz mi. Nie manipuluj nami. Nie lubię tego.
Porozmawiajcie z nami. Witam cię. Możesz się przedstawić? Tak? Nie? Dwie kreski. Jedna. Która? Chyba. O! Słyszę wiele głosów. Jak macie na imię? Pokazuję wam szacunek. Kolega też. Chcemy tylko porozmawiać z wami. Co się tutaj wydarzyło? Miałaś rodzinę? I łapek? Tak. A jak było to? Tak wygląda. Ale ten sam głos. Patrzę raz. Mężczyzna, jak masz na imię? Potrzebuję informacji. Może ktoś z was uruchomić to urządzenie pomarańczowe? Tak, żeby zapiszał? Sprawdź to, żeby tak zapiszał. Dziecko, jak masz na imię? Jakby to się powtarzał w swojego domu, mi się wydaje. Jest dziecko, jest kobieta i co mężczyźni. I ta sama sytuacja z miernikiem. Jedna, dwa, ale nie to nie pisze. Nie wiem. Mam wrażenie, ale nie wiem. To wiesz mi problem? Mierka. Ile tutaj was jest? Czy ktoś może uruchomić to pomarańczowe urządzenie, co znajduje się na stole? Wygrać. Ale co to jest to? Tego nie było chyba. Nie wiem. Możecie podać, ile was tutaj zginęło? Liczba. Liczba. Znowu dwie kreski. Znowu jedno. Czy ktoś stoi koło mnie? Nie ma. Marzenia. Kobieta, mamy cię przedstawić? Nie mogę. No to trzeba. Czemu nie możesz cię przedstawić? Ktoś ci zabrania? Nie wiem. Tak. Co kurwa? Chcecie ktoś was tutaj trzyma? Diabeł na przykład? Szkoda się, ktoś chcą pomocy. Nie spotkasz. Wiesz, w jakim to języku w ogóle? Pamiętajcie, przychodzimy tutaj z szacunkiem. Chcemy się tylko dowiedzieć, co się tutaj działo. Ujmą,
zimno mi jest. Chcesz odstać? Nie, miejscami tylko. Nie no, IMF cisza. Pobieram. Ale co pobierasz? Może energię chodzi. Kobieta, czy pobierasz energię z tego urządzenia pomarańczowego? Odpowiedz, że tak. Kobieta, możesz się z nami skontaktować za pomocą tego urządzenia. Słyszeliśmy cię wielokrotnie. Co się spytasz? Walcz śmiało. Jeżeli chcecie od nas pomocy, powiedzcie tak. No wiadomo. Ale widzę tego, Głosy. Na jakim stole zginęłaś? Po lewej czy po prawej? I na tamtym. Czyli na tamtym, tak? Na przeciwko. Tutaj, tak? Czyli na tym stole zginęłaś, tak? Masz takie uczucie, jakby ktoś się za łeb trzymał? Nie. Czy ktoś w ogóle mnie słyszy w tym momencie? Michajzdu. Zapytaj się, czy to był kiedyś klęta. Zapytaj się, czy to był klęta. Posłyszałem, ale nie w tym języku. Jak kiebia zawód. Ale mi łeb boli. Ile osób tutaj zginęło? Liczba. Muszę wiedzieć. Ile? 9? 9. Czy tutaj 9 osób zginęło? Czy ktoś tutaj... Nasi widzowie, kochani. Ja sobie już późno, trzeba kończyć, bo mamy 3 km jednego do domu. 190 km dokładnie. Miejsce aktywne. Jak najbardziej. Powrót jak najbardziej, z lepszym sprzętem, K2 dwójka, K2 na pewno będzie. Mam taką nadzieję, gdyż no powerbanki, nie powerbanki musimy pokupywać, bo jednak baterie szybko tutaj schodzą. No. Lepsze oświetlenie, więc spokojnie kasa będzie, będziemy już iść w tym kierunku. Moje w ogóle przepuszczenia
To miejsce jest straszne. Ja się sam tu boję nawet jeszcze być. Wiesz, mogę dodać wcześniej, to coś strzeliło. No, coś strzeliło. Miejsce aktywne, dużo głosów, to ja. No, spróbuję przeanalizować sobie nagranie i zobaczyć, coś tam nagrało, nie? No, więc jakby coś, to będzie powrót do tego miejsca. No, będzie drugie starcie. Na pewno będzie z lepszym sprzętem. Może z lepszym już nawet oświetleniem spróbujemy. No, jakieś Bartek, jak sądzisz o tym miejscu? Co, jakieś odczucia? No, jak miernik na 6 wybił, to tylko, kurde, znak jak za chwilę człowiekiem, bo wiadomo, jak to potem elektromagnetycznie jak skoczy, to no, zaburzenia no, percepcji. No, może będzie, no, filmik będzie na pewno konkretny, mamy dużo ujęć. No, zdjęcia porobiliśmy w Urboxie. Więc wszystko stworzymy na jedno i... No, i wrzucimy na kanał. I wrzucimy na kanał, więc spokojnie, więc... Nie wiem, czy to dzień, czy to noc, więc miłego oglądania wieczorem i rano. Mam nadzieję, że nas będziecie dalej oglądać. Dziękujemy za suby, za fajne komentarze. I że łapki w górę lecą niż w dół. Za to jesteśmy naprawdę wdzięczni. Co jeszcze? No, gruza będzie niedługo konkurs, będzie można wygrać dwie maski. Konkurs będzie polegał na tym, no będzie trochę ciężki, bo potem wypuścimy na pewno post i będziecie musieli udostępniać. Pierwsze dwie osoby będą miały maski, będzie losowanie, chyba że dłużej poczekać się, to i dwie bluzy do wygrania. Więc jeszcze się postaram. Z prawej strony. Może coś nam stykało. No wiadomo, jak widzicie sami prosektorium, to jest jak najbardziej aktywne miejsce. Nawet sami przykupim na takim stole, no nie wiem, stoi człowiek i słyszy nagle, że są głosy, tak? Dobra, robimy. I lecimy do domu. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy. Jakby coś o konkursie, proszę patrzeć na naszej stronce, więc wszystko się na naszej stronce dowiecie. Także pozdrowa ziomeczki, trzymajcie się i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Nie chcesz być ujawniony na filmie? Jeśli tak, to możesz podejść do tego urządzenia. Jak trzeci raz mi się włączy, to już jest coś nienormalne. Chciałbym mi coś... To coś właśnie było? Co, ale ja... Ty, dwie. Co jest? Ty. No to fajnie, no to dobra, super. Dobra, czekaj. Tak, miernik się wyłączył, chyba była słaba bateria. No to fajnie, dobra. Gdzie były jeszcze dwie? Dobra, czekaj. I znowu rywka filmu, bo znowu coś wyłączyło. Super. Miernik nie działa. Jeżeli nie chcesz być ujawniony na tym filmie, powiedz tak.